Witam wszystkich odwiedzających mój kanał. Przy okazji, że mam zrzucone siedzenie, musiałem rozeznać temat, jak już wspomniałem kiedyś, wymiany hydrauliki. Chciałem zobaczyć, gdzie by tu można było zabudować nowy rozdzielacz, jak to wygląda. Chciałem poruszyć temat taki dość bolący użytkowników MTZ-ów, pływak. Często zdarza się, że zamawiamy pływak z jednym pinem, przychodzi, podłączamy, nie działa. Wymieniamy zegar, dalej nie działa i tak po prostu porzucamy później temat, bo nie możemy dojść do ładu. Wszystkie te pływaki, które nam sprzedawcy oferują, nie współpracują z tymi zegarami, które nam oferują. Jak macie stary zegar i nie ruszane nic, kupcie sobie pływak z UAZa. Pływak z UAZa ma dwa piny i tym się nie zrażajcie. Pin opisany D, rosyjskie, nie podpinamy go w ogóle. Pin opisany P, czyli rosyjskie R, podpinamy nasz kabelek, który idzie z zegara. Widzicie, taki. I macie problem z głowy. Jeżeli ruszyliście tutaj, ruszaliście tą instalacją, to pamiętajcie o jednej rzeczy. Jeżeli podepniecie to wszystko i dalej wam wskazówka będzie się wychylać na maksa, pomyliliście tutaj piny. Zasilanie musi przyjść, nie pamiętam teraz jaka tam była literka, ale kabelek, który idzie do pływaka, jest oznaczony literką D. I w tym momencie macie problem rozwiązany. Wydaje mi się, że jest odrobinę to ramię krótsze, ale to jest tylko takie moje złudzenie, nie miałem porównania. U mnie był już pływak wymieniany, nie był oryginalny, więc nie mogłem sobie tego zmierzyć. Może wy będziecie mieli okazję, ale poza tym bardzo fajnie pokazuje. Naprawdę, jeżeli jest krótszy, to bardzo niewiele. Także tak krótko o takim problemie występującym w tych naszych maszynach. No, a komuś się może naprawdę przydać, bo ja z tym bardzo długo walczyłem. Dziękuję za uwagę i do następnego.